Po to, żeby system był stabilny, my musimy określić ilość pozwoleń, które będziemy przeznaczać do handlu na wiele lat do przodu, ale nie jesteśmy w stanie określić zapotrzebowania, bo zapotrzebowanie się zmienia zgodnie z koniunkturą gospodarczą, ale również z tym, jak promujemy odnawialne źródła energii, jaka jest poprawa efektywności gospodarki, czyli komisja z jednej strony jakby próbuje poczynić kroki, żeby te ceny były wysokie pozwoleń na emisję, ale z drugiej strony redukuje zapotrzebowanie na te pozwolenia poprzez promocję odnawialnych źródeł energii, poprzez promocję gospodarki efektywnej energetycznie. Dlatego jedynym systemem, który byłby działał i byłby skuteczny, jest to system, który proponowało nasze Ministerstwo Gospodarki jeszcze przed podpisaniem pakietu energetycznego w 2008 roku i klimatycznego. Jest to system oparty na tak zwanych benchmarkingach, czyli jest ustalana pewna wielkość emisji w stosunku do produkcji energii elektrycznej i ci, co mają większą emisję, płacą, ci, co mają mniejszą, mogą dostawać premię. No niestety ten system przeszedł, myśmy nierozważnie podpisali, bardzo nierozważnie ten pakiet klimatyczny, no i dzisiaj płacimy za to bardzo dużą cenę i będziemy jeszcze płacić co najmniej do roku 2020. Są takie dwie propozycje. Pierwsze, żeby część uprawnień przeznaczonych do handlu z lat 2013-2014 przesunąć na lata późniejsze. To raczej nie zadziała, bo to jest odkładanie problemu. A druga, żeby w ogóle zmniejszyć ilość przeznaczoną do pozwoleń do handlu w latach 2013-2020. Więc obydwa pomysły niewiele zmienią. Co więcej, wiemy, w tej chwili są nieoficjalne informacje z Brukseli, że zostały wykonane wstępne ekspertyzy prawne, czy komisja sama może dokonać tego typu przesunięć, redukcji. I okazuje się, że nie, że trzeba by mieć na to zgodę wszystkich krajów, które to podpisały. Czyli co, byśmy otworzyli dyskusję z 27 krajami. To jest dyskusja 5, 6, a nawet więcej lat,